Witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest kolejny odcinek z gry Stardew Valley i moi drodzy, dzisiaj będzie szczególna sprawa tutaj do załatwienia. Mianowicie, już w poprzednim odcinku w ogóle byłem nastawiony na to, że rozwiniemy swój dom, że w końcu go rozbudujemy do tych największych rozmiarów, chyba że jeszcze jest możliwość później gdzieś tam rozbudowy. Natomiast musimy go rozbudować, potrzebne nam było 50 tysięcy hajsu oraz 150 hardwoodów. I my teraz pędzimy do Robin. Jeżeli rozbudujemy domek, to będziemy mogli wtedy postarać się o dzieci z Robin. Wyszło na jaw teraz, że mam kochankę. Z Penny oczywiście, Penny, tak? Penny jest naszą tutaj małżonką, więc postaramy się generalnie jak najszybciej to załatwić. I teraz tak, upgrade house, moi drodzy. 50 150, yes! Dobra. Ona jutro zacznie i potrwa to kilka dni. Więc to jest chyba największy poziom tutaj. Jeszcze zobaczmy, słuchajcie, z racji tego, że cały hajs wydałem na ulepszenie domu. Aha, no już nie mogę sprawdzić teraz. Co tu jest? Plazma TV za 4500? Kalendarz mogę mieć w domu, to by było spoko. To są fajne rzeczy do rozbudowy, ej. Małe zdjęcia. Kupię sobie taki dodatek. Little Photos. Dobra, jedziemy. To jest całkiem fajna sprawa. My teraz tak, przede wszystkim energii nie mamy. Jedziemy sobie pod sklepik do Piera. I zobaczymy, co tam słychać. Zobaczymy też, kto ma jakieś urodziny, może jakieś zadanie nam wskoczy i my się zajmiemy farmą, bo nasza farma generalnie... Aha, 20 dzień, więc 8 dni jeszcze nam zostało. Dzisiaj urodziny ma ten Shane. Flower Dance będzie w ogóle, ja już pamiętam, to w tamtym roku był ten event. Czy ja mogę jeszcze wejść do sklepu? To ja myślę, że jeszcze coś sobie zasadzimy przed końcem sezonu. Aha, i sprzedamy oczywiście. Oczywiście mógłbym sobie zostawić te kalafiory niektóre na to, aby po prostu zrobić konserwę, ale myślę, że nie będziemy już tak szaleć. Coś sobie zostawimy, coś tutaj sobie zostawimy, grzyby to sobie sprzedamy, tutaj też grzyby sprzedamy, serek sprzedamy. I myślę, że 8 dni, co nam by zdążyło jeszcze w 8 dni wyrosnąć? Czekajcie, 10 dni, 4, potato, 6 dni. Myślę, że potato byłoby spoko. Więc bierzemy jeszcze ziemniory. Dobra, weźmiemy sobie ziemniorów, nabierzemy i myślę, że to już wystarczy. A, tym bardziej, że jeszcze tu zadanie jest jakieś. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. 4 red slimy muszę upolować. I tutaj też sludże. Aprykot to dopiero rośnie u nas. Musimy najniższy poziom farmy zdobyć. Nie farmy, tylko kopalni. No, okej. Okay. No, pamiętam to. Dostałem kosza na tańcach, nawet od Eliota. To było przykre dla mnie. O, kwiatki. Weźmiemy sobie kwiatek. O, tutaj są jakieś robaczki. Myślę, że kopaczka nam się przyda w tym momencie. Czekajcie, gdzie jest kopaczka? O, no, jakieś tam kamienie wypadły. Weźmiemy sobie kwiatek i damy naszej ukochanej żonie. Myślę, że to jest najważniejsze teraz. Tak, 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 tak. Dobra, jeszcze zanim to nastąpi, to widzę, że tutaj strasznie dużo do zbierania jest rzeczy, więc będziemy sobie to sprzedawać. Zarówno to, jak i chyba serek tutaj gdzieś wypadł, ale ja go w ogóle tutaj nie widzę. Chyba jestem ślepy. Dobra, więc wrzucimy sobie tutaj serek. Parsnipa zostawimy. Serek tutaj wrzucimy, majonez. I teraz tak, oczywiście jajka możemy jak najbardziej wrzucić, żeby nam się majonez wytwarzał. Dodatkowo wrzucimy sobie kalafiorki, żeby kalafiorki się tutaj piklowały. I mleka my nie posiadamy raczej, ale mamy zwykłe jajko, także to zwykłe jajko gdzieś tam sobie wsadzimy. Dobra, ta sprawa już jest tu załatwiona. Trawy już nie sadzimy, bo z tego co widzę, to ta trawa tutaj strasznie dużo jej jest. Możemy sobie przetopić szybciutko rudę złota na sztabki złota. To będzie jak najbardziej spoko. No i jeszcze tutaj mamy kamienie jakieś szlachetne. Tutaj możemy węgiel zostawić, magma. To mogłem iść do kowala z tym, natomiast nie poszedłem. Troszkę tu spieprzyłem sprawę. W ogóle będziemy musieli jutro iść do kowala, wiecie? Jutro pójdziemy do kowala jak najbardziej. Tu jest nasza żonka, kochana. Ona tam generalnie o czymś... Co się stało?
Co się stało? Znalazłem to chyba za to, że po prostu tak kocham moją żonę. Patrzcie. Znalazłem dodatkową gwiazdę i znowu energia jest zwiększona. Ale dlaczego się to stało? Z jakiego powodu? O, kochanie! Chciałam dać ci ten... chciałam dać ci ten owoc na dowód, na symbol naszej miłości. Uuu! Dała mi to, moi drodzy. O, kurde, to jest najlepsze. To jest najlepsze. Ona nas tak kocha, że nam wręczyła super symbol. Super gwiazdkę. Widzicie, jaka ona jest cudowna? Dobra, ja tutaj mogę zdjęcia gdzieś sobie położyć. Albo nie, tutaj na ścianie mogę na przykład opowiesić. No, na ścianie, no. Nie mogę tu dać na ścianie? O, tutaj są zdjęcia na ścianie. Ale to było dobro. Ale to było dobro. Samo dobro to było. A jeszcze mógłbym dać jej pierścionek, ale myślę, że tu już nie będziemy przesadzać. Ja jej dam kwiatuszek. O, wygląda super. No dobra. Widzicie, jaka ona jest kochana. A żeby miała co robić, jak jej się będzie nudziło, to jej zostawimy jakieś parsnipy, jakieś tutaj rzeczy do gotowania. Tu to jej zostawimy. Jajko jej nawet zostawię do gotowania. Czy mogę jakiś program kulinarny? Jaka będzie pogoda jutro? To jest ważne. Jutro będzie słonecznie. Z jednej strony to niedobrze, bo będę musiał wszystko podlewać. Dodatkowo weźmiemy sobie jakiś fertilizer. Nie tutaj. Okej. Okay. Zrobimy sobie... z craftingu sobie zrobimy... O! Z rybą! A, mogę sobie jeden taki. Dobra, taki jeden zawsze można zrobić. A jak to działa, to sobie wypróbujemy, bo tego też jeszcze nigdy nie używałem. To chyba zostawia nawodnienie, tak? To będzie nawodniony ten region. No i oczywiście kopaczka w ruch. Tutaj już widzicie, niektóre miejsca się już popsuły. Długo nic tutaj nie było uprawiane. No i myślę, że tu jak najbardziej ziemniory mogą być. Mhm. Tu musimy to zasiać, żeby to miało sens. To oczywiście są nawozy, które pozwalają nam otrzymać na troszkę lepszej jakości. A tu już nie mogę tego siać teraz. Troszkę lepszej jakości produkty. Myślę, że już ziemniory możemy zasadzić. O, będziemy sadzić w ten sposób. O. Troszkę źle zasadziłem, bo tak byle jak, ale okej. Dobra, najważniejsze jest to, że one sobie jutro urosną. Będziemy mieli dużo do podlewania, chociaż tu jest system automatycznego podlewania akurat w tym miejscu, gdzie je zasadziłem. Więc myślę, że tragedii nie powinno być. I to tyle. Zwierzątka musimy zamknąć, to jest bardzo ważna sprawa. I za chwilkę będziemy się przygotowywać do następnego dnia. I następnego dnia... Wiele na to wskazuje, że pójdziemy sobie do kopalni. Będę chciał wam pokazać, jak wygląda kopalnia na tych bardzo niskich poziomach. Tak, pytanie padło od Agaty, czy ten pluszak niebieski jest z muzeum. Tak, tak, tak. Pluszak niebieski jest... ten nie pamiętam skąd. Ten chyba był z festynu jakiegoś. Ten chyba był na festynie, a ten niebieski był z muzeum. Jak coś tam oddałem Gunterowi, to on po prostu mi dał takiego pluszaka. O, mogę go sobie tutaj dać na przykład. Ale to jest miejscóweczka Penny, zawsze śpi przy tych pluszaczkach, więc ona tak lubi. Dobra. Mamy bardzo dużo energii, myślę, że musimy to jakoś spożytkować. Mówię tutaj o pracy na farmie. Moi kochani. Nie wiem, o czym wyście myśleli w tym momencie. Aha, jeszcze tutaj możemy sobie w ogóle światełka zrobić. Bo w naszym mieszkaniu jest ciemno po prostu jak w grobowcu. Myślę, że możemy sobie tutaj po prostu tak zrobić gdzieś. O, jakąś... Tutaj sobie zrobić. Tutaj jest... Gdzieś tak. O. Tak. Piecyk podpalimy i niech tam będzie ładnie. Dobra. No i to jest piękne. I to już jest wszystko tutaj. Gitareczka, gitarzysta. Proszę bardzo. Mógłbym spożytkować energię na szybciocha. Jeszcze gdzieś tutaj sobie, powiedzmy, pociąć drzewo. Mamy siekierę. Już się bałem, że gdzieś ją przepieprzyłem.
Mamy siekierkę. No, tego niebieskiego masz. No to ten króliczek jest po prostu z eventu wielkanocnego. Ja tak mi się wydaje, że można go kupić po prostu na wielkanocnym evencie, chyba że mi się coś źle wydaje. Nie, ja go już miałem prędzej, przed wielkanocnym eventem. To ja go gdzieś kupiłem albo gdzieś wygrałem. Już teraz nie kojarzę. Dobra, musimy drewna sobie pozbierać. Tutaj hardwoodów już nie mamy. To już olewamy sprawę. Ale energii mamy dużo, co już oczywiście nam pozwala na wyruszenie do kopalni. Musimy iść do kopalni z pewnego powodu. Mianowicie potrzebujemy większej ilości tych automatycznych springlerów, jak to się nazywa? Tak, automatycznych podlewaczy. Bo bez automatycznych podlewaczy niestety jestem ograniczony ilościowo, jeśli chodzi o grządki. No bo co z tego, że ja tutaj sobie pół mapy zasadzę tego, jak ja nie jestem w stanie pod względem energii i czasu wyrobić się z całą farmą. Będę musiał zrobić automatyczne podlewacze i to wtedy będzie spoko. Dobra. Zostawimy to. Tu sobie to damy. Okej. Dodatkowo tutaj mamy jakieś nasiona specjalne. Czyli będziemy to siać później. To będziemy siać później. To nas nie interesuje. Tu są jakieś roślinki, które też nas nie interesują za bardzo. Musimy wziąć wędkę i to weźmiemy sobie. I teraz sobie poustawiamy odpowiednio. Tak jak to powinno być. Tak. I sobie tak zrobimy. A jeśli chodzi o drewno i hardwoody, to sobie zostawimy tutaj. Nie będziemy już z tego korzystać. Co za tym idzie, musimy utrzymywać porządek tutaj cały czas. Dobra. A tutaj złoto. A mógłbym iść ulepszyć jakąś. Tylko co ja mogę ulepszyć? Słuchajcie, kopaczkę? Ale kopaczka mi jest potrzebna, chyba że sobie oleję to. Aha, jeszcze mi są te potrzebne. Chwila, chwila, chwila. Chwilę, jedną małą chwilę. W dzisiejszych czasach kopaczka stanowi przywilej. Dokładnie. Dobra, spadamy. Idziemy spać. Dobra, idziemy spać. Nasza żonka. A czekajcie, czy ona śpi? A ona już śpi. Dobra, idziemy spać. Zobaczymy teraz, ile za. O! Zobaczcie. Rain Totem. Totem deszczu? Czy ja mogę przyzwać wtedy deszcz? Sprawdzimy to. To może być ciekawa sprawa. Dzień dobry. Dobra, 3000. Mało zarobiliśmy, bo większość hajsu zarobiliśmy w dzień. Sprzedaliśmy sobie bezpośrednio te rzeczy. Dobra. Jest piękna pogoda. Zobaczymy, co tam w telewizji. O! Nauczymy się czegoś nowego. Nauczyłem się complete breakfast. A ciekawe, czy ona mi coś dzisiaj przygotowała. Tak, pancake'i! Good morning, Bonkol. I made you a hot breakfast. No, to jest bardzo ważne, żeby zjeść. Dziękuję ci, kochanie. Widzę, że przygotowałaś mi naleśniczki. A co ja nowego nauczyłem się? Complete breakfast. Wow, 200 energii plus 50 max energii. Czekajcie, czekajcie. Hash brownsy, milk, fried egg. To mogę wziąć. 200 energii to daje. A ile mamy energii? 300. Farming i energia. Farming. To jeszcze bym musiał mieć mleko i hash brownsy. Potato i olej. Hash brownsy. Ja gdzieś je chyba zostawiłem. Nie mam ich. Dobra. Co tu się dzieje dzisiaj? O! Robin już ćwiczy, patrzcie. Walczy. Co tu, Pierre? I really want to plate of your sashimi. I want to pay. A, to ja akurat mam sashimi chyba. Mam sashimi. Pierre chce sashimi moje. No to super. Dobra, sashimi. A my tutaj musimy zająć się truskawkami. Dobra, więc zaczynamy, moi drodzy, od tego, że wsadzamy tutaj to. I jedziemy. Zbieramy truskaweczki. Nie wiem. O, jakie ogromne truskawy! Ja podnoszę. Patrzcie, jakie truskawy. No, chyba ich po prostu. Kalafiorowo. Pamiętajcie, że za 7 dni już jest koniec sezonu.
więc nie ma co tutaj sadzić za bardzo. To muszę ściąć. Dobra, tego nie będziemy jeszcze ścinać. Tutaj mamy zielony groszek. Zieloną fasolę. Weźmiemy sobie to. No, jak pójdziemy do kopalni, to musimy dużo żarła wziąć. Tak, tak, oczywiście. Musimy właśnie się zaopatrzyć w ten sposób. O, i tu są truskawy. The biggest truskawa, moi drodzy. The biggest. Nie będziemy tego sprzedawać za dużo. Musimy sobie troszkę truskawek zostawić, aby zrobić z nich dżem. Aby zrobić dżem z truskawek. Dobra. Ciekawe, czy jeszcze urosną. Czy zdążą w te 7 dni jeszcze wydać jakieś owoce, te truskawy. O, to musimy ściągnąć. Dobra. Naszą farmę będziemy musieli pozmieniać w nowym sezonie. W sezonie, w sensie na lato. Na lato troszkę pozmieniamy. Bo jak widzicie, tu jest dużo miejsca takiego nieogarniętego. Nie wiem, co z tym drzewem, naprawdę. Chyba, że ono tak rośnie, po prostu ono długo rośnie. Mi się tak wydaje. No i bardzo dobrze. Okej. Musimy to zrobić. Patrzcie, jak na szybkości sobie tutaj weźmiemy, będziemy to szybciutko tutaj podlewać. To jest bardzo ważne, żeby ta nasza farma była truskawkowa. Bo jak to nie będzie truskawkowa farma, to... O, ciup. Dobra, to już mamy podlane. Energii, jak widzicie, dużo nam nie zeszło na tym. My teraz idziemy tutaj szybciutko, szybciutko. Wrzucamy sobie to, co nie jest nam potrzebne w tym momencie. No, to też kol, też nie jest potrzebne. Truskawy są. I teraz tak, tutaj są owoce. Generalnie tu jest wszystko. Zostawiam sobie złote truskawy. Te sobie sprzedamy, te sobie złote zostawiamy. Tak samo z fasolką sobie zostawiamy, a tą resztę sprzedamy, żeby hajsidło było. Dżemy, to wszystko pójdzie na sprzedaż. Myślę, że tak zrobimy. Kalafiory też sobie zostawimy, żeby jednak były takie spoko. Dobra, więc sprzedajemy to wszystko tutaj. Zobaczymy, ile z tego hajsu będzie. Kalafiorki też. Sushimi to idziemy zanieść. Dobra. Wypuszczamy teraz owoce. Owoce. Zwierzęta. Nie wiem, dlaczego ja powiedziałem o owocach. O matko. O matko, o matko. A, jakby ktoś nie wiedział, tutaj się, moi drodzy, wykluwa jajko. I to jest Void Egg. To jest jakieś w ogóle niesamowite jajko. Ja się boję, że z niego się wykluje predator i mi po prostu całą farmę zje. No, ale sprawdzimy. Na razie tutaj idziemy. O właśnie. Krówka. Czy ja mogę dostać duże mleko od krówki? Ja bym prosił bardzo. Jest szansa czasami na duże mleko, ale niestety ja tego dużego mleka teraz nie otrzymałem. O żadnej z krówek. Dobra, tu już ludziom doiłem, to już chyba tak. Dobra. Dobra, ale dzisiaj prawie wszystkie dały dzisiaj mleko, więc jest super. I wypuszczamy je na dwór. No i tutaj mają miejscówkę, gdzie jest blisko i jest superancko w ogóle. Dobra, musimy oczywiście zrobić większą ilość tych takich pojemników. Wood, stone, coal. To możemy zrobić nawet jeszcze jeden, tak myślę, że... tutaj weźmiemy sobie węgiel. Aha, nie mam już węgla. Okej, fuck it. To musimy sobie po prostu tutaj zrobić jajkową sprawę. Jajkowo-majonezowa sprawa. Dobra. I co, my jesteśmy gotowi? Możemy pójść? Wziąłem potrawy.
Więc tak, szybciuchno. Dzisiaj idziemy na farmę. Tam są grzyby jeszcze, ale to olewam. Lecimy teraz szybciutko do piera. Jedziemy do piera. Następnie jedziemy do kowala. I jedziemy do kopalni. Dobrze chyba to wszystko powiedziałem. Tak jak chciałem. Aleks, co Aleks chce? Parsnipa, to jestem w stanie jej załatwić, parsnipa. Dobra, Pier, siemaneczko, Pier. Sushimi. Dobra. Wykonaliśmy zadanie, z Pierem warto... O, 1000, moi drodzy, 1000 golda nam dał. On jest szalony. Dobra, jedziemy. Następnie do kowala mieliśmy skoczyć. I od kowala mogę do kopalni skoczyć. To nie ma problemu tutaj żadnego. Jak chcę iść do kopalni, to weź bomby. No ale nie mam bomb, moi drodzy. Nie mam bomb jeszcze. Po prostu nie stworzyłem ich zbyt wiele. Dobra. Jakieś kryształy. Myślę, że u Guntera coś oddamy. To będzie spoko. O, takich kryształów to ja na pewno nie miałem jeszcze. O, tego już miałem. Co mi się dzieje z tym oparciem? Dobra. To jest fajne, Eternium. To już było przed chwilą. No i to jest tradycyjna sprawa. Czy ja mam sztabki złota? Przy sobie? Jedną tylko. Dobra, to będziemy musieli jutro tutaj podskoczyć, jak będziemy mieli więcej jakichś rzeczy z kopalni. I jeszcze idziemy do Guntera. Dobra, musimy zdonatować. Jak widzicie, już trochę tych półeczek mam zapełnionych. Teraz tak. Coś takiego. Nie mogę dwóch rzeczy na raz. Nowa nagroda. I tyle. Odbierzmy nagrodę. Statuetka misia i obsydianowa waza. Uuu! To ja rozumiem, to ja to szanuję i respektuję. I to jest to samo, co chwilę powiedziałem przed chwilą. Dobra, to jest spoko. Skoczymy sobie do kopalni. Dobra, teraz 110 poziom. Moi drodzy, 110 poziom. No nie wiem, czy my damy radę. Może, bo ja chcę na 120 zajść. Najszybciej jak się da. To jest 112 już poziom w tym momencie, bo wy macie zasłonięte to kamerką moją. Ja zawsze zapominam, że właśnie powinienem wam pokazać to, bo to was najbardziej interesuje potem, jak daleko jestem, jak głęboko w tej kopalni. Natomiast to jest 112. Myślę, do 120 jesteśmy w stanie dojść. Czy 120 poziom kopalni to oznacza już dół kopalni i to odblokuje jakieś tam zadanie, wykonam? Chyba 120 poziom jest tym maksymalnym. Bo później oczywiście są jakieś inne kopalnie, na przykład na pustyni, z tego co wiem. O, tutaj jest złoto, to sobie... Uuu, tutaj jest jakiś emerald. Dobra, weźmiemy sobie. 113 poziom w tym momencie jest. O nie, nie będziesz ze mną się bił. Bombę mamy. To myślę, że tutaj bombę sobie położymy. Czekajcie, położymy sobie bombę. Zobaczmy, jak to działa. Wow, zostałem zraniony. No, ale to szybciuchno działa, zobaczcie. 114 poziom w tym momencie. 114 poziom. Energii mamy dużo, co mnie bardzo cieszy. Mamy złoto. Jeszcze coś tam jest niżej? Nie. Teraz 115 poziom. Dobra, mamy windę. 115 poziom. Superancko. O, od razu schodzimy niżej. 116 poziom w tym momencie już. O, 117 poziom. Z
117 poziom. No to dobrze idzie, to nam się poszczęściło troszkę z tymi schodami. One bardzo szybko nam tutaj te drabinki wyskoczyły. 120 poziom to jest ostatni poziom i potem dostaję klucz do kopalni na pustyni. No to dobra, to dziękuję bardzo za informację. Tutaj mnie ludzie na live informują. Aha, ja miałem te red slimy zabijać, bo tam jest zadanie jakieś. Czekajcie, upewnijmy się, czy to jest to zadanie. Tak, to są sludże. Ja sobie zjem jajecznicę. Dodatkowo jeszcze tutaj zjemy. Mogę wywalić to, co mi nie jest potrzebne w sumie. Na pewno badwingi mi nie są potrzebne, na pewno mi sap nie jest potrzebny. To też nawozy mogę wywalić, myślę, że jak najbardziej. Klej mi się nie przyda na razie. Dobra, w skrzynce może być jakiś hardwood, także sprawdzam. O, to jest nawet lepsze niż hardwood. Dobra, musimy pokonać te potworki. Musimy je pokonać, więc ja tutaj podchodzę do walki, nie uciekam, nie jestem leszczem. Wierzcie mi, czy nie wierzcie, ale nie jestem leszczem, patrzcie, pyk. No i dobra. Mamy zejście w dół. To jest 118 poziom. 118 poziom. Ale one spowalniają, to mi się nie podoba. Kurde, ale ta walka jest taka czasami oporna. Toporna, nie oporna. Dobra. To. Jajka, tutaj jajka mi zajmują. Niepotrzebnie wziąłem sobie niektóre rzeczy ze sobą. Myślę, że slajmy możemy wyrzucić. Myślę, że tego kleja też wyrzucimy. Duże jajko moglibyśmy na przykład sobie zjeść, żeby było więcej miejsca. To drugie jajko też. Te dwa jajka też bym mógł sobie na szybkości zjeść. Tu już nie chodzi o to, bo ja po prostu mogę tutaj bardziej wartościowe rzeczy zdobyć niż na przykład jajko, nie? O, tu są jeszcze potworki i to nawet trzy są. Więc myślę, że pojedziemy jak kosiarz. Dobra, i chyba wykonałem zadanie. Mogę z Luisem pogadać. To mi się podoba. Co, nie mogę podnieść tego? A, to znaczy, że to jest lepszej jakości. To oznacza, że lepszej jakości wypadło. Dobra. Czy my mamy zejście w dół gdzieś? Chyba nie odblokowałem. To musimy zobaczyć. Jest 7 wieczorem. Nie ma tragedii, jeśli chodzi o czas. W wagoniku jest węgiel. Pamiętajcie, jak gracie akurat, to pamiętajcie, żeby wagoniki sprawdzać w kopalniach, bo przeważnie jest węgiel. A węgiel tutaj jest dosyć rzadkim, z tego co zobaczyłem, minerałem, więc... O, tu jest iron ore. Klej wywalimy. Algi wywalimy, chociaż mogłem zjeść, no nieważne. Kurde, no nie wierzę, gdzie to jest? No, mamy. 119, moi drodzy, 119 poziom kopalni już teraz jest. Możemy wejść na 120 zaraz. Tylko musimy odblokować. Oczywiście tutaj z bombami byłoby dużo łatwiej, a ja tutaj chyba walnę bombę, ja sobie ją stworzę zaraz. Tak, stworzymy sobie taką prostą bombę, tą małą bombę akurat. Bo na taką mnie stać. Dobra. No niestety nic tutaj szczególnego nie znalazłem. Czy ten kamień ma pod sobą drabinkę? Nie. No to musimy teraz iść troszkę niżej. O, jest drabinka. Dobra, ja rozwalam te czerwone, bo tam jest szansa fajna na te geody. O kurde, frajer. Dobra, 120 poziom, moi drodzy. Odblokowaliśmy jakieś osiągnięcie. Zobaczcie, i to jest maksymalny poziom kopalni. Zadania gdzie są? To nie. Pam i Stirsty. A, to już nie. To po prostu miałem osiągnąć.
I teraz musimy sobie zrobić sloty. Odblokowaliśmy maksymalny poziom kopalni. Dostałem klucz. Znalazłem kościany klucz. Znaczy czaszkowy, tak? To jest cool. Okay. You are not sure what is this for, but it's important. Wygląda na jakiś ważny. Dobra, został dodany do mojego portfela. Więc mamy skull key. I tutaj jest taki spoiler powiedziany, zostało, że to jest kluczyk do kopalni na pustyni. Do kopalni na pustyni. O, mamy go. Discover the purpose of the skull key. Czyli muszę odkryć, do czego może się przydać, tak? Muszę odkryć, do czego się może przydać. Jedziemy na bus stop. Jesteśmy już przy domku. Dobra. To spoczko. Czy da się tą grę przejść? Jak tak, to w jaki sposób? A da się tą grę... Znaczy, da się ukończyć taką główną fabułę, która po prostu kiedyś się kończy, tak? Bo jest pewien ciąg pewnych wydarzeń, związanych przede wszystkim z naszą postacią, z dziadkiem i tak dalej. Natomiast nawet jeżeli fabuła się zakończy, to można po prostu cały czas dalej grać. To jest sandbox. Znaczy, to jest gra, w którą można grać tak naprawdę bez końca. Po prostu będziesz miał coraz więcej pieniędzy, będą się powtarzać pory roku i tak dalej. I tyle. Prosta sprawa. Emerald. To musimy sobie zostawić. To nie. Tu mamy złote sztabki. To. Teraz tak, wingsy. Okej. Teraz możemy sobie... Iridium ory tu są. To iridium nie mogę za bardzo porobić nic. Mogę na przykład to wziąć. I nie mamy teraz węgla. Dlatego potrzebujemy węgiel i musimy na przykład tutaj zrobić tak. O. Proszę bardzo. Zamykamy te wszystkie nasze dzikie drzwi. Maksymalny poziom kopalni zdobyty. Teraz jeszcze mamy miejsce na grzybki, także możemy sobie skoczyć tutaj po grzybki. I zakończymy dzień poprzez rozdanie tam jeszcze dodatkowych chyba owoców czy warzyw do naszych maszyn. I to będzie tyle. Tutaj się wino robi. Tutaj roślinki, tutaj Robin nam tworzy domek. Aha. Serek. Możemy teraz ten serek sobie wrzucić, żeby tutaj hajs był. Grzyby, podobna sytuacja. To chyba też mogę ten helwit. Albo dobra, zostawimy, bo to może się przydać, a ja nie wiem, do czego może się to przydać na tę chwilę. Więc lepiej zostawić to w tym momencie. Dobra, tutaj mogę z tego, co widzę, dodać jakiś owoc. Na przykład mogę sobie taki owoc tutaj wrzucić, o. I niech się tam przerabia. Mleka to my mamy 4 sztuki. I jeszcze na koniec możemy sobie dodać tutaj, żeby się wytwarzała sztabka złota. A dlaczego nie? I tyle w tym temacie. Wchodzimy do domku. Chociaż mam jeszcze energii, mógłbym... Nie, chce mi się. Dobra. Kończymy ten dzień. Moi drodzy, i kończymy... mogę w końcu. To było bardzo, bardzo ważne dla mnie. Ale szkoda, że tak późno to odkryłem. Może dlatego, że troszkę olałem sprawy związane z miningiem. Więc w końcu mogę transmutować. Mogę tworzyć złoto. Czyli będę mógł chyba 5 srebrnych sztabek zmienić w jedną złotą sztabkę. Ej, ale to jest chyba rekord hajsu w jeden dzień, 11 tysięcy. Ja wiem, że to nie jest wcale dużo, bo pewnie wygracie i zarabiacie po 50 tysięcy na dzień. Natomiast dla mnie to był rekordzik. Dobra, jak widzimy, domek nie jest jeszcze rozbudowany całkowicie. I tyle. Ja kończę w tym momencie odcinek. Jeżeli widzieliście to na YouTubie, pamiętajcie, łapka w górę jak najbardziej. Na dole macie link. Specjalny wygenerowałem taki do sklepu g2.com.
gdzie można kupić Stardew w okazyjnej cenie. No i pamiętajcie, żeby wbijać także na Facebooka. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.